Skąd się wziąłem w tym zawodzie? No przez przypadek. Potrzebny był chłopiec do kanału Wajdy. Morgensternowi było najbliżej do tej szkoły, bo mieszkaliśmy niedaleko siebie. Wszedł do klasy, pokazał on mnie palcem i tak już do dzisiaj zostało. Jana Englerta poznałem w czasie kręcenia filmu Kanał. Kazimierz Kutz wręczał mu granat. Ja miałem lat 8, Janek 10, coś koło tego. W związku z tym zawsze mu zazdrościłem, bo ja nie miałem granatu. Potem mu zazdrościłem, bo był wspaniałym aktorem i przystojnym człowiekiem. Potem mu zazdrościłem, bo był rektorem i dyrektorem Teatru Narodowego. I właściwie zazdroszczę mu do dziś. O, proszę Państwa, żeby udowodnić, jak dawno się znamy, to ja z panem Englertem, z Jankiem, no umówmy się, braliśmy udział w historycznym przedstawieniu przed laty wielu, wielu w zeszłym wieku. Był to demon Lermontowa. Pierwszy spektakl w kolorze w telewizji polskiej. My w głównych rolach. Reżyserował Konstanty Cicisvili. To było bardzo dojmujące. No i bardzo dobrze. Z ról filmowych czy teatralnych, no ja najwyżej cenię Ryszarda III, jeśli chodzi o moje wykonawstwo, bo to było dość odważne ze strony Macieja Prusa, że mnie obsadził. Ta rola niewątpliwie jest bardzo ważna, ale też ocenianie siebie samego, co było udane, co nie, to jest już taki, jak gdyby, zostawmy ten ranking tym, co żyją z tego, że układają rankingi. W roku jubileuszu pracy aktorskiej Jana Englerta odkryłem dla siebie, rzecz jasna, jego inne, nieoczekiwane aktorskie oblicze. Zaskakujące. Aktorstwo Englerta było zawsze jasne. W pewnym sensie tego słowa oczywiście, to znaczy nie łatwe czy powierzchowne. Aktor grał bardzo czasami skomplikowane postacie i formalnie, i psychologicznie, ale były to prawie zawsze postacie otwarte, dynamiczne, o coś walczące, z czegoś się domagające, od partnerów, od świata wokół. Czasami z otwartą przyłbicą, a czasami chowające się za taką gardę, dystansu, czasami lepiej, czasami gorzej widocznego, albo tej ulubionej ironii, która była jego firmowym znakiem na scenie i w życiu też. Co myśmy tam jeszcze grali razem? Na pewno Duszyczkę. W Duszyczce, prawda? Więc pamiętam, jak Jurek Grzegorzewski wyobrażał sobie idealnego głównego bohatera. No i mówi tak, no tu powinien być Marcello Mastroianni. No więc, ale nie mam. Nie mam, ale Janek Englert jest całkowicie dobrym Mastroiannim. On to będzie grał. Mnie się podoba Janek Englert, bo tylko on do tej roli pasuje i rzeczywiście tak było. Tam był i ten luz, i jednocześnie jakieś zaangażowanie. Jednocześnie ironia. Czasami z pomocą tej ironii aktor niejako ponad sceną, ponad opowieścią kontaktował się bezpośrednio z widzem. Takim no, idealnym przykładem jest Baron Münchhausen dla dorosłych, rola tytułowa, którą Maciej Wojtyszko napisał specjalnie dla Englerta i która jest kwintesencją tego jego sposobu grania, sposobu komunikacji z widownią. Ale te dwie role w tym sezonie, czyli Lear szekspirowski i co najbardziej może zaskakujące Stary Ferdro w przedstawieniu Ferdro rok jubileuszowy, są zupełnie inne. Pewnie dlatego, że mówią o czymś bardzo intymnym, o intymnych doznaniach, o poczuciu przemijania, o bezradności wobec tego i czego nie bywało, są do wewnątrz, są nie dynamiczne na zewnątrz, nie jasne, tylko właśnie ciemne, skierowane do siebie. I nagle gdzieś znika ta ironia, ta garda, ten dystans i pojawia się wzruszenie, które jest bardzo szlachetnej próby właśnie dlatego, że jest nieoczekiwane. Wszystko, co dostałem w prezencie, pożyczyłem albo ukradłem moim mistrzom. Na tym zbudowałem siebie. Czasami nawet rzucają, że coś
zarzucają, że coś jest po kimś. Tak, ja się tego nie wstydzę, to jest po kimś. Dejmek mi dał poczucie tego, że 2 plus 2 równa się 4. Grzegorzewski, że 2 plus 2 równa się 5. Akser, szacunek do tekstu, dla tekstu i etykę zawodową. I tak dalej. Cholubek, jeżeli dobrze mówię, to dlatego, że słuchałem, jak Cholubek mówi. Łapicki uczył mnie życia i ironizowania. Bardini uczył mnie abstrakcyjnego poczucia humoru i niezwykłej trafności sądów. Jak on coś mówi, to ja mam ciary, że ma jakiś taki rodzaj umiejętności, takiego wyczucia, takiego trafiania w punkt, ale też takiego trafiania w punkt, w sensie tak, że aż ci tak po prostu przechodzi dreszcz i ja się też, ja wiem, że to może zabrzmi teraz śmiesznie czy pretensjonalnie, ale mnie to wzrusza. Ale nie potrafię tego wyrazić w sposób, w który mogłabym uwierzyć. Brak mi właściwych słów. To, że jest bardzo koleżeński w próbach, to jest bardzo też ciekawe, że tutaj nigdy nie występuje z poziomu dyrektora. Że potrafi dać czasami jedną celną uwagę, która pomoże w takiej roli. Dziękuję za skórę węża. Właśnie te uwagi pomogły mi stworzyć właściwie całą rolę. I dostałam od niego genialną uwagę reżyserską wówczas. Genialną. Otóż jak wiadomo, pani Rollison jest osobą niewidomą i dopóki sobie próbowałam to w domu sama, zamykając oczy, to wszystko się zgadzało i w pewnym momencie stanęłam na planie. Przede mną wszyscy ci koledzy, nie byłam w stanie się skupić, nie byłam w stanie uzyskać tej w sobie, dla siebie, tej ślepoty. I tu cichutko z boku podszedł reżyser Jan Englert i szepnął mi do ucha: nie graj, że nie widzisz, graj, że świetnie słyszysz. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, po prostu nagle wszyscy oni przestali dla mnie istnieć. Wszyscy ci ludzie przed moimi oczami. Tak się skupiłam na słuchaniu tego świata dookoła mnie. Fantastyczne. Jan Englert to jest człowiek, który uwierzył we mnie znacznie wcześniej niż ja to zrobiłem. I jestem mu bardzo wdzięczny za wiele szans. Tak, ja wiem, ja jestem konserwatywnym, mało oryginalnym, na dodatek martwym autorytetem. Dla mnie największy sens z tym, co robiłem, miało uczenie. To jest największa frajda i jedyne poczucie, że nie zmarnowany czas. Był bardzo otwierającym profesorem. Przede wszystkim uczył próbowania i odwagi, żeby nie bać się próbować, żeby nie bać się sięgać po najbardziej abstrakcyjne pomysły. Kiedyś na próbie Duszyczki Jerzy Grzegorzewski wymyślił, żeby Jan Englert zagrał z gołymi nogami w szpilkach. Nie czuło się żadnego protestu. Pan Jan Englert założył szpilki i zobaczyłam, że on ma lepsze nogi od moich. I to była prawda. Pan Jan Englert jako pedagog był elegancki w stosunku do kobiet, naszych koleżanek, studentek i bardzo, można powiedzieć, rzeczowy. Na sposób ojcowski w stosunku do mnie i moich kolegów. Cały dowcip dobrego uczenia polega na tym, że się nie uczy wiadomości w tym zawodzie. Uczy się, próbuje się pomóc jednostkom, żeby siebie samego zrozumiały, żeby sami o sobie się czegoś dowiedzieli, żeby wiedzieli, co mają, czego nie mają, co potrafią, czego nie potrafią. Mało tego, otwieranie im kolejnych drzwi, w które chcą wchodzić lub uważają, że nie ma sensu wchodzenie w te drzwi. Nie zmuszanie do niczego, pokazywanie możliwości i koniecznie indywidualnie. Był takim dobrym doradcą. Zdarzyło się, że zastanawiając się nad kolejnymi krokami w swojej karierze, radziłem się go. Akurat wyszło tak, że zrobiłem zupełnie inaczej niż powiedział, ale ta rozmowa była dla mnie ważna. Fantastyczny pedagog, człowiek, z którym uwielbiam dzisiaj jako dziekanka Akademii Teatralnej, ale jako też wykładowczyni często lubiłam rozmawiać o tym, jak według niego to nauczanie powinno wyglądać i jakie są nasze błędy, co powinniśmy zmieniać. Totalnie cenię w nim to, że idzie cały czas do przodu i
nie stoi w miejscu ucząc młodych ludzi, tylko bierze od nich. I ta współczesność niesamowita, którą często obserwuję, jak pracuję właśnie z tymi młodymi ludźmi, którzy w nim właśnie widzą cały czas swojego mistrza, to jest wspaniałe. Coś, co się wydawało nie do wykonania ze studentami, nagle się udaje. Nagle robią oni coś niezwykłego, czego sami nie podejrzewali. Potrafię się wtedy, cholera, wzruszyć prawie do łez. Ja się cieszę, że w osobie Jana Engerta mogę podglądać i doceniać aktorstwo, które nie jest egoistyczne i które nie jest skierowane tylko i wyłącznie na ja. A co mam na myśli? Mam na myśli to, że to jest aktorstwo, w którym jedno oko jest owszem skierowane na swoją pracę, na emocje, na uczciwość, na słowo, tekst, przemyślaną intencję, logikę, ale też na wszystko, co się dzieje naokoło, na partnerów, na widownię, gdzie zawsze jedno ucho jest czujne i słucha tej widowni codziennie. Ja dlatego tak kocham teatr, właśnie grać w teatrze, bo nie ma dwóch takich samych przedstawień. Przede wszystkim najważniejszy partner, czyli publiczność, co wie, czy jest inna. Trzeba mieć na to czujność, no. Wiedzieć, że pauza, która trwa 5 sekund, dziś może trwać tylko sekundę. I tak dalej, i tak dalej. Ale mnie najbardziej ciekawi właśnie partnerowanie. Kiedyś podczas Króla Lira podchodzę do Jana i mówię, że dzisiaj chciałabym jedną rzecz jakoś inaczej może trochę spróbować, ale on mi przerwał i powiedział, nic mi nie mów, zaskocz mnie, uwielbiam to. Pycha i zarozumialstwo w teatrze mają swoje ujście właśnie wtedy, jak biorę oddech i czuję, że publiczność bierze oddech razem ze mną. To się zdarza i to jest fantastyczne uczucie. Spotkaliśmy się w duecie w jego gabinecie i siedział naprzeciwko mnie taki niezbyt zadowolony. Ja też raczej byłem zmęczony i mówi do mnie, słyszałem panie Irku, że pan jest bardzo dobrym aktorem, ale dosyć trudnym człowiekiem. Trochę przełknąłem tę żabę i mówię, a wie pan panie Janku, że słyszałem to samo o panu. W zawodzie, który uprawiamy niewymiernym, i właśnie zbudowany z wielu, wielu jednostek, o każdy rozbudowany mego, kompromis jest bezustannie potrzebny. Na każdej próbie trzeba iść na kompromisy. W każdej rozmowie trzeba iść na kompromisy. Myślę, że bardzo trudno jest łączyć takie dwie role, jakie przyjął na siebie Jan Englert, czyli z jednej strony bycia kolegą i bycia jednak kolegą i aktorem w zespole, a z drugiej strony jednak być dyrektorem. Czyli kimś, kto jednak ma władzę i kto czasami musi też swoich kolegów dyscyplinować, żeby ten okręt mógł płynąć dalej. Jeśli w rozmowie Janek coś mi obieca, czy na coś się zgodzi, to choćby zawiały nieprzyjazne dla niego wiatry i miałby szansę zmienić swoje zdanie, on tego nie zrobi. To jest niezwykłe. Obydwoje jesteśmy spod znaku byka, z tym, że Janek, tak jak mówił zawsze, jest fajterem. Tak siebie nazywa. I słusznie, bo tak jest. Nie mam linii artystycznych, linii falistych, tylko się składam z linii prostych. Ja w ogóle Janka bardzo cenię, bo on jest taki różny, taki kolorowy. To jest kolorowy człowiek wewnętrznie. Większość mojego zawodowego życia byłem nie tylko artystą, ale i urzędnikiem też. Musiałem sobie sam podcinać lotki. Mam nadzieję, że jeszcze przed śmiercią zdążę pofrunąć i wiem, że bardzo boli, jak się spada z fruwania. Niemniej bardzo chętnie się potłukę.